burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry kochani, witajcie w piątek. Ja jestem po nocce. No i miałam spać, ale muszę jechać coś ogarnąć. Jezu, i wzięłam prysznic, słuchajcie, i woda była zimna, bo chłopcy wczoraj tam mnie przypilnowali. I woda była zimna. Myślałam, że to mi pomoże, że ja się obudzę. I w pierwszym momencie było tak, że jakby wiecie, jak się myję tą zimną wodą, no to się budzę, ale potem dalej się chce spać, nie? Chciałam sobie makijaż zrobić, ale sobie myślę, dobra Ewa, i tak po południu idziesz na tą imprezę, więc po południu sobie zrobisz. I tak też zrobię, bo co to jest za sens, nie? Robić teraz makijaż, a po południu co? On by mi nie wytrzymał pewnie, a jak przyjadę, to chyba się położę. Chociaż na... Kurde, kuma mi spadła. Chociaż na 2 godzinki. No. Także witajcie w piąteczek. A, jeszcze do apteki muszę iść właśnie. Dobra, bo wczoraj nie byłam, bo wczoraj się spieszyłam, żeby wszystko ogarnąć. To dzisiaj muszę iść. Dobra kochani, ja wracam. Byłam jeszcze w Biedronce po lody dla chłopaków. Mówię, przywiozę wam lody. Byłam w aptece, umówiłam mamę do lekarza, bo dzisiaj u nas był ksiądz. Ja wam będę opowiadać, będziecie mieli wesołe anegdoty z mojego domu. Dzisiaj u nas był ksiądz. Ja myślałam, że to przyjechał mój brat i że z mamą chcą jechać gdzieś do lekarza. A słuchajcie, moja siostra zamówiła księdza, bo nie wiem, bo ona myśli chyba, że mama jest jakaś opętana. Ja pierdzielę, ja wam powiem, nie? Ja się czuję jak w XVI wieku, kiedy czarownice palili na stosie, to by mnie na stówę by mnie spalili za te moje tatuaże. Na stówę. Tak, byłam na zakupach. W sumie to ogarniałam jedną rzecz, ale o tym wam nie będę mówić, bo to jest taka tam nieważne. Ogarnęłam. Byłam w Lumpeksie dzisiaj, poszłam do Lumpa i kupiłam chłopakom 2 koszulki, Jasiowi Nike i Frankowi Adidasa, więc kurde, czasami można fajne rzeczy. I powiem wam, że będę chyba częściej zaglądać do tego Lumpa, wpadać. Muszę sobie spisać godziny, w których oni pracują, bo ostatnio pocałowałam klamkę. Wczoraj to było. Jezu, wczoraj, tak. Spiszę sobie godziny, w których oni tam są i będę sobie wpadać. Dzisiaj zapłaciłam za 3 rzeczy. No te 2 oryginalne koszulki. W miarę dobrej jakości. Widać, że nie zniszczone. I taką bluzeczkę sobie, 3 dychy za to zapłaciłam. Czyli wychodziła dycha za jedną rzecz, tak? Więc to jeszcze idzie. No i co? Kupiłam sobie garnek i byłam w sklepie kupić sobie spodnie, bo mam 2 pary spodni, wszystkie inne są za małe. Wy mi mówicie, że ja schudłam, ale ostatnio trochę schudłam, ale był czas wcześniej, że ja bardzo przytyłam i te spodnie, które ja miałam, no na jesień ja przytyłam. Jakoś, tak. Na jesień ja przytyłam, bo ja się stresowałam tym wszystkim, że ja, jakby wiecie co, ja zauważam coś takiego, że jak ja nie myślę o tym, żeby schudnąć, czy o jedzeniu, żeby jakoś tam, nie wiadomo, zdrowo jeść i tak dalej, jak ja nie myślę o tym, tylko ostatnio wyszłam z takiego założenia, że ja jem, kiedy jestem głodna, nie? I to też w sumie nie jest dobre, bo czasami jestem głodna wieczorem, późno. Ale mam nadzieję, że jak będę trochę więcej i trochę lepiej spała,
to się wszystko unormuje, poprawi. I co? I kupiłam sobie dwie pary spodni, bo mam dwie pary w sumie już takie są trochę poprzecierane, bo mi się w udach przecierają. Wiadomo, mam te uda takie solidne, masywne, więc one mi się w udach przecierają. Jeansy mi się przecierają, takie te niebieskie właśnie, a czarne nie, czarne mam, w jednych szlufkę mam urwaną, pociągnęłam, bo szybko chciałam w nie wejść, wiecie, tak. No, podskakiwałam, żeby spodnie na dupę wciągnąć. No, ale wczoraj przymierzyłam jedne spodnie i były mi ostatnio za małe, a teraz w nie wlazłam, więc jest nadzieja, więc muszę chodzić na rower, bo jednak tego ja może nie widzę. Ale gdzieś tam może z tych obwodów to schodzi, nie? Więc to, kupiłam sobie garnek i byłam w Biedronce i w aptece. I kupiłam sobie swoje leki, mamy leki i mamę umówiłam do lekarza prywatnie, bo wizyty państwowe są za rok, więc prywatnie. Pani powiedziała, że to jest prawdopodobnie... Wyszła pani pielęgniarka tam z gabinetu i powiedziała, że to jest prawdopodobnie, ja ją tam zaczepiłam, mówię, że mam taką sprawę, nie wiem co mam zrobić, co ona mi poleca. I ona mówiła, że właśnie prawdopodobnie to jest zaćma wtórna i że to bardzo często u osób starszych się zdarza, że w ogóle się tym nie przejmować, że to jest normalne, że po prostu trzeba ten zabieg powtórzyć. I ona mówi, że właśnie tam, gdzie myśmy były z mamą w tym Salusie w Słupsku, i że to można tam i prywatnie, i państwowo załatwić. A nawet jak przyjdziemy prywatnie tutaj do pani doktora, to ona nam wypisze skierowanie na państwowy zabieg, nie? Więc może się uda jakoś tam, wiecie, w ciągu pół roku to ogarnąć. Jeżeli nie, jeżeli będą duże kolejki, no to gdzieś tam na przykład nawet do Chojnic możemy spróbować, bo w tym Słupsku mama jakoś taka była przewrażliwiona na tą babkę, która to robiła, bo ta babka była mega niemiła, ale mega niemiła, bo mama ma astmę, nie? I jak ona jej zaczynała tam robić, to mama zaczęła się dusić po prostu. Jak się zdenerwuje, to zaczyna ją dusić ta astma oskrzelowa, nie? A jeszcze pali fajki. A ja jeszcze ją w tym wspieram, bo jej kupuję te fajki, nie powinnam. No i ma tą astmę i zaczęła się dusić, no to ta pani zaczęła się wydzierać nad nią, nie? I wtedy mama się jeszcze bardziej zestresowała. I ja pamiętam, że no to trwało bardzo długo, jak ona ten laser tam przyłożyła. A wtedy jeszcze jak mama się zestresowała, to zaczęła mrugać powiekami dosyć intensywnie i nie mogła zatrzymać powieki. I ta babka zaczęła się na mamę wydzierać, że dlaczego pani nie zatrzyma tej powieki? Ja sobie się kurde, ja jej zaraz tą powiekę chwycę ręką i tyle, nie? No bo co, tak naprawdę mogłaby jakoś tutaj, wiecie, taśmą przykleić czy cokolwiek. Ja nie wiem, no, jakbym ja mogła ją przytrzymać ręką, to bym też to zrobiła, żeby nie mrugała, nie? No cokolwiek, nie wiem, coś, może oni mają jakieś narzędzia, na pewno mają przecież, żeby człowiek nie mrugał okiem, czy jakieś, nie wiem, krople, czy coś. Ja pamiętam, jak kiedyś miałam takie badanie, że po tym badaniu nie można było samochodu prowadzić. To też tam było właśnie, żeby nie mrugać, chyba żeby znieczulić oko. Ale ja miałam bardzo wysokie ciśnienie w oczach, to zupełnie co innego. Mi grozi jaskra, tak, nie zaćma, tylko jaskra. Mam bardzo wysokie ciśnienie w oczach, no i przez to powinnam nosić okulary, których nie noszę, ale no. Może kiedyś sobie soczewki będę nosić, chociaż jakoś też to do mnie nie przemawia. Więc tak, ogarnięte. Jadę do domu posprzątać ten bałagan, bo tam jest taki bałagan na chacie. Mam nadzieję, że Jasiu zrobił ogień. Co, wezmę jeszcze jeden prysznic przed tą imprezą, żeby się trochę obudzić. Dzisiaj jadę na imprezę. Mamy spotkanie klasowe. Ciekawe, jak to będzie. Jestem mega ciekawa, jak ludzie się zmienili, czy się nie zmienili. No, muszę make-up sobie zrobić, ale ogólnie najpierw muszę posprzątać chatę i zrobić obiad, a wtedy resztę. Jutro mam też wolne, coś tam też będziemy działać w domu. Jeszcze szklarnię muszę dzisiaj podlać i to auto muszę w końcu posprzątać. Ja jeszcze tego nie posprzątałam.
Ale ja wątpię, że to mi się dzisiaj uda. Może jutro mi się to uda. Jutro nie mam żadnych wyjazdów ani nic. Więc jutro cały dzień siedzę w domu, jak się wyśpię. Jak dzisiaj nie zapiję. Zobaczymy, ja pojadę swoim samochodem, w razie czego jestem umówiona z kuzynką na odbiór pijanej Ewy. Mam ochotę się zresetować, tylko właśnie, kurde, to nie jest dobry pomysł po tej nocce w pracy, bo ja jestem mega niewyspana. Oczy mi się po prostu same zamykają. I ja się boję, że jak ja bym chwyciła dzisiaj alkohol, to zgon może być szybki. Ale no zobaczymy, jak będzie fajnie, no to czemu nie, kurde. Teraz się żyje, a ja naprawdę tak rzadko wychodzę gdziekolwiek. Może właśnie, może czas najwyższy to zmienić. Tak sobie myślę. Wiecie? Do ludzi zacząć wychodzić, zacząć korzystać trochę w inny sposób też z tego życia. No, także takie plany. Dobra, słuchajcie, Ewa sobie objeżdża. Lata po lumpeksach, a tu syf i Armagedon i znowu nie do... Jak to powiedzieć? Niezorganizowane życie. Dobra, patrzcie na to. Tu. Wszystko. Syf. Syf jakich mało. Tej gazówki jeszcze nie umyłam. Przez tydzień czasu na niej działam, jeszcze jej nie umyłam. Tutaj mam te moje słoiki z ogórkami. Tu mam moje ogórki małosolne, muszę jeszcze tam dokończyć, bo mam trochę w misce, tam w ogóle chłopcy włożyli na to talerze po śniadaniu i widzicie, tu liście, krzano, wszystko. A tutaj czeka na mnie paczka od Wicki i mega się cieszę, mega się cieszę, będę ją otwierać. A tu moje zakupy. Wodę gazowaną kupiłam tutaj, bo... Powiem wam, że będę się alkoholizować. Kupiłam sobie Aperolik, ale to wam zaraz pokażę. Już od dłuższego czasu chodzi za mną garnek, bo ten mój fioletowy, jak to się nazywa? Ceramiczny, to jest ceramiczny. Ten fioletowy garnek, który miałam z biedy, on zaczął lecieć. I w ogóle dzisiaj babka w sklepie powiedziała mi, że garnków nie wkładamy do zmywarki. Ja po prostu... Byłam sina. Ja mówię, no co pani gada, to po co ja mam zmywarkę? A ona, że no, nie wkładamy, no po prostu, że garnki się niszczą przez mycie w zmywarce. I poleciła mi taki garnek z aromatyzerem na indukcję, ale też na gazówkę. Tu jest niby, że tylko indukcja. Pani twierdzi, że na gazówkę też, więc ja zobaczę. Mam nadzieję, że ona się zna. I to jest taki garnek, ja mam taki jedną taką jakby a la patelnię. Z takim... Zaraz wam pokażę. Pokój posprzątać, Franciszek, jak odpoczniesz. A czemu ty mi sam skaczesz po tej mojej kanapie tak? Co? Co to w ogóle ma być? Patrz, mama kupiła nowy grapek. Nowy garnek. I on ma takie... I to jest z tej firmy Kunickhofer. I z tej firmy mam... Mam chlebak i mam maselniczkę. Więc... No, tak sobie myślę. Dobra, może to jest dobra firma. Tutaj ma miejsce na... Zaraz, Franuś. No, żada. Jak? Co? No, normalnie. Dobrze. Ja bym chciała poopowiadać o garnku teraz. I tak, ceramiczny. I on ma tutaj wlew na wodę czy na olej. I ma też uchwyty. I do tego garnka... Maja, łyżeczka do wnika. Ja właśnie, daj to. Właśnie, daj, bo jeszcze jedna tam była. Fenek! I właśnie ten garnek musimy używać z tym mieszadełkiem. To jest bambusowe i to się ściąga do zmywarki. W ogóle dzisiaj pani mi powiedziała, że garnków nie można wkładać do zmywarki. Bo one się niszczą i pewnie dlatego tam w tym garnku ten dół zaczął przepuszczać, wiesz, wodę. Cholera wie, jak to jest tam klejone. No, ale widocznie... O, Fenuś, weź to otwórz. Tutaj są takie nakładki na ten garnek silikonowe, patrz. I nie trzeba brać wtedy szmatki, bo te silikonowe się nie nagrzewają, nie? I wzięłam właśnie dwie takie silikonowe łopatki
za 15 taką i taką z bambusową końcówką za 17. Więc zobaczymy. Ceramiczny ten garnek jest. Pani mówiła, że też można w nim podsmażać. Właśnie dzięki temu, więc no załóż, wciśnij tak mocno. Czekaj, ja tam przesunę, ja? I tam sobie podejdź. Dobra. Byłam też w lumpeksie, coś wam kupiłam. Patrz, Franuś, jaka koszulka w lumpeksie adidasika. Całkiem pewnie nowa. Dla mnie? Tak. Podoba ci się? Za ile? Za 10 zł. Opłaca się, nie? A tobie też kupiłam. Patrz. Nike. Tylko to jest jakieś drużyny, zobacz. Turcji. Trzymaj, a zobacz, czy ci będzie dobra. Jasiu, no podnieś tą dupę. Dobra? Nie jest porywana ani nic. Ja tak patrzałam, żeby właśnie nie by... No, ale to zostaw. To się utnie i to się nie będzie pyło. No, ale ta franka też w ogóle nie zniszczona, zobacz. I Adidasa. Ja będę częściej wpadać do tego lumpeksu i właśnie takie, wiecie, pojedyncze rzeczy wyłapywać, bo da się jednak. Dobra. No, fajne, nie? Z tych takich cieniutkich, a później franek ponosi. No i dla mnie wzięłam sobie, ale ja nie mierzyłam, bo po prostu wolę to wypleć. To trzeba wypleć, Jasiu, bo w tym lumpeksie to wiesz... I ja sobie wzięłam taką... Chodź, Jasiu, pomożesz mi chwycić. A bo dobra, poczekaj. Widzę, odwicki właśnie, to są próbki kosmetyków. I ja sobie wzięłam taką koszulkę. Taką... No fajna, fajna, czarna, fioletowa, z białym. Jo, Franc potłucz. Z taką stójką, z długimi rękawami. Podwiązywana, to jest taki styl, jaki ja lubię. Co ty robisz? Tam możecie iść pokój sprzątać, jak wam się nudzi. I taki styl, jak ja lubię, taki koszulowy. Patrzcie, taka babciowa. Będę jak taka babcia. Znaczy się to jak taka tunika bardziej. Czekajcie. O, to taka tunika, bo tu dupę będzie zakrywać, więc fajnie. No, biorę i git. Ja lubię takie koszule właśnie tego typu, nie? Że rozpinane. Mam tam te jeansowe. Na lato te cieniutkie. Lubię taki styl. Więc tak, to do pralki. Dalej. Kupiłam sobie dwie pary spodni. I to już wam mówiłam w samochodzie. Takie czarne, tak jak ja mam na sobie. Mama, mi nie musisz kupować nowych spodni. Czemu? Bo ja mam, aż mi się nie mieści. Spodnie ci się nie mieszczą, ale... no jo, ale one połowa tam jest do przebrania w tej twojej szafie. Takie slim fit ze zwężonymi nogawkami. I drugie takie jeansy. Takie. Też ze zwężonymi nogawkami. Więc tak, mam dwie parę nowych spodni. To... I co tu są leki dla babci? Zanieś Janek babci lekarstwa. I dalej. Tutaj kupiłam kawałek arbuza. Kupiłam dużo borówek, bo Jasiu ostatnio zleżała całe opakowanie borówek. I ja nawet... Jasiu, ja mam tam dwa jogurty. Więc ja bym chciała sobie zrobić. Wiesz? Nie śmiej się. Bo to nie jest śmieszne. I trzecie opakowanie. I ja ostatnio kupiłam opakowanie i następnego dnia chciałam sobie robić jogurt, a ja się zjadł całe 500 gram. No, więc best. Dobra, a Franusia serki. Wzięłam orężadę białą i czerwoną. Ja już będę białą. Tak. Wzięłam sprayta. Spray. A gdzie ty to wysypałeś? Gdzie? Na półkę. W pokoju? Ale miałeś to w tej siatce zostawić i powiedzieć babci, że to są nowe leki, bo babci się to pomiesza. Idź to zrobić. Weź tą siatkę i włóż to w babci w siatkę i powiedz, że to są nowe leki, tak? I babcia wtedy będzie wiedziała, jak ona ma brać. I nie dokazuj.
Potem babcia sobie to poukłada i ona mi odda tą siatkę. I kupiłam sobie Aperolik. Aperolik, stąd Sprite'a, proszę mi nie ruszać, bo to jest do tego. A jak wypijecie mi Sprite'a, to pojedziecie do sklepu. I mam 4 pomarańcze. Więc tak, będziemy się alkoholizować, znaczy się ja będę się alkoholizować. I kapustę Callaway. I to jest kapusta typowo na gołąbki. Bo tam mam to mielone, więc jutro chyba zrobię gołąbki. No. I wzięłam sobie jeszcze z biedy, słuchajcie, taki... Kurde, co tu się wylało? Coś tu się wylewało. Albo coś tu było mokre. Wzięłam sobie z biedy taki... No taką ulotkę tutaj. Myślałam, że tu będą w ogóle jakieś drinki, ale tutaj są przedstawione wina i wszystkie alkohole, więc sobie po prostu poczytam, zobaczę. Może coś ciekawego wynajdę. No, więc tak. Ja w ogóle myślałam, że to są drinki. A, i tu są te różne smakowe właśnie. Są nawet jakieś takie naleweczki. O, i ta soplica smakowa. I jest też jakiś tam napój alkoholowy barmańska. A to nie wiem, nie miałam tego jeszcze. Ciekawe właśnie. Co? Ciekawe są te barmańska, lubelska, takie rzeczy. Alkohol. Mama będzie się alkoholizować. Dobra, wsio, przebieram się. I panowie, zejdź. Pani, zakupy porozkładane, ja się biorę za ogarnianie. Muszę tutaj posprzątać. Wynieść te słoiki przede wszystkim, dokończyć wszystko. No, więc tak, biorę się. Nie będę wam tego nagrywać, bo muszę się streszczać, jak chcę się ogarnąć do tej 18, więc no przepraszam, odezwę się później. A paczkę z odwicki chyba otworzymy sobie jutro, o ile będę w stanie. Wiecie, lepiej dla was, żebym była w stanie. Lepiej dla mnie, żebym się zresetowała, o tak to powiem. Więc no, zobaczymy. Nie obiecuję, nie zaprzeczam. Postaram się, ale zobaczymy. No i też czekam na tego pana od zmywarki, więc chcę się po prostu streszczyć z tym wszystkim, żeby się wyrobić. Kurde, chyba będzie burza, bo mi ja rano zostawiłam kawę, trochę kawy i ona mi skwaśniała, więc chyba idzie na burzę. Jezus, te dziury na tym naszym. Dobra, więc tak, Ewa się wypindrzyła, Ewa ma super humor, Ewa jest głodna. Jadę na to impreza. No, nie no, żartuję oczywiście, ale mam dobry humor, bardzo się cieszę, że jadę. Make-up mi wyszedł, wiecie, życie jest piękne. Także cieszę się. Zabawimy się dzisiaj. Nie wiadomo, gdzie skończymy. Także have fun. Dzieci puściły mnie z domu. Cieszę się. Nie no, wiecie, mówiłam im, że jadę na spotkanie szkolne i nie wiem, jak to się skończy. I że kiedyś zrozumieją. No, także ja lecę. Obym wróciła cała do domu. W podobnym stanie przynajmniej, w jakim wyjeżdżam z domu. Pogoda się popsuła. Ja sobie ubrałam taki sweterek zakładany na kopertę tutaj z przodu, bo no bo popsuło się, jest chłodno. Wzięłam sobie też bluzkę w razie W, gdybyśmy wylądowali na jakiejś imprezce. I mam też bluzę, gdybyśmy wylądowali gdzieś, nie wiem, nad jeziorem czy gdziekolwiek, no bo nie wiem, jak to się tam wszystko potoczy, ale fajnie, no wzięłam sobie, wiecie, cebulkowo, czy jak będzie mi za gorąco, to po prostu ubiorę sobie bluzkę i tyle. Więc tak, życzcie mi dobrej zabawy. Jak obejrzycie ten film, to już będzie po, ale no możecie mi życzyć dobrej zabawy w życiu. Make-up mi się widzi, tylko kurde, ja go pewnie już kolejny raz, jak będę go chciała robić, to go nie odtworzę, bo jak ja się maluję, to wiecie, mnie najdzie coś, znaczy się pamiętam, jakie tam użyłam cienie i tak dalej,
Ale to nie zawsze tak wychodzi. Widzicie, jak ja nie nagrywam, to mi wychodzi tak super. Mega się cieszę, jak nie nagrywam i mi wyjdzie. A często właśnie chcę coś nagrać i jakoś tak nie do końca jestem zadowolona z efektu. No ale, także ja lecę. Trzymajcie się ciepło. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia, Paśku!